sole brilli ed io non so perché. Rozgrywki wyższych sfer. Questa luce mi riscalda l'anima. W roli głównej Silvia Montanari. E vorrei, vorrei abbracciarmi a un raggio e poi... Pozostałych rolach. Jak pan widzi, dałem sobie radę bez pańskiej pomocy. Co prawda nie zajmuję już tego fotela, ale nadal mam tę samą władzę Muniz. Moi ludzie w Santo Domingo wykonali zadanie, z którym pan sobie nie poradził. Raul Villalba nie żyje. Jednego zdrajcy mniej na świecie. Dlaczego więc dręczy pan Fontanę i mnie, jeśli jest pan tak bezpieczny i pewny siebie, jak pan twierdzi? Dlaczego nas pan prześladuje? Już mówię. Będę pana potrzebował, aby opuścić ten kraj. Przyda mi się pański samolot i pana zagraniczne kontakty. Ileż ma się korzyści z międzynarodowego przemytu? A po drugie, sam pan powiedział, że jestem wariatem. Prawda? Owszem, jestem nim. I podoba mi się zabawa w kotka i myszkę. Bawią mnie wasze przerażone, zaszczute i spanikowane twarze. Gerardo też by się ubawił. Ale ta gra nie potrwa zbyt długo. Zaledwie 10 dni. Kolker? Miller. Jak pan woli. Mam dla pana wiadomość. Pani Silvina de Betancourt chce się z panem widzieć. Silvina, czego chce? Silvina wie o panu wszystko i nie przestraszyła się pańskich gruźb. Pewnie. Wszystko jej pan opowiedział. Jak zwykły tchórz. Czegoż innego miałbym się spodziewać po panu i po tej pani. A teraz ona myśli, że jestem naiwny i spotkam się z nią bez środków ostrożności, prawda? Postąpi pan wedle swojego uznania. Mnie zlecono tylko doprowadzić do tego spotkania. Ale jeśli się pan boi... Ja miałbym się bać? Więc co mam jej powiedzieć? Zgadzam się. Wkrótce pana zawiadomię. Kiedy... i gdzie... Nie udało ci się przeprowadzić wywiadu z Adelą del Rio. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna, że pan, że samiec, taki jak ja, nie może ścierpieć bezczelności głupiego smarkacza, który odważa się poddawać wątpliwość moją męską godność. Nie, moja droga. Jeśli kogo innego niech stawi czoło Gardelito, bo ja never. Daj spokój, Igor, to tylko dziecko. Dziecko to dzikus, to potwór, to wcielenie Polifemo.
Kiedy następnym razem go spotkam, schwycę go za włosy, przeciągnę po ziemi i zdepczę go. Sama zobaczysz. Nie bierz tego w ten sposób. Nie wiesz, że złość postarza? Tak, Sylwino, masz rację. Uważasz, że się postarzałem, tak? Może zrobię sobie lifting szyi, zmieniłaby mi się twarz i wyglądałbym młodziej. Może jak Spencer Tracy w Mieście Chłopców. Wiesz, czego mi brak? Odrobiny miłości. Nigdy nie byłem zaręczony. To są dopiero życiowe problemy. To dlatego mam siwe włosy i zmarszczki. Natomiast ty jesteś boska. W ogóle się nie starzejesz jak Dorian Gray, jak gwiazda. Pomyśleć, że Gonzalo ma prawie 40. Nikt się nie trzyma tak, jak ty daje słowo. Pomyśl o Betty Davis, o Marlene Dietrich, o Joan Crawford. Nie ma porównania. Dosyć. Wywiad ma być przeprowadzony jeszcze w tym tygodniu. Powiedziałem coś niezręcznego? Ludzie są tacy wrażliwi, ale ja przecież nie umiem mówić przykrych rzeczy. Almo, nie mogę odmówić Gonzalo. Już mu obiecałem. Zacząłem z nim nawet pracować. Porozmawiam z nim. Wymyślę jakiś pretekst, nie martw się. Nie podoba mi się pomysł, żebyś tam pracował. Gonzalo jest dobry. Chcę ci pomóc. Ale nigdy nie zapomnij tego, co stało się pomiędzy tobą i jego matką. Żyłbyś stale w poczuciu dyskomfortu i niepewności. A tymczasem, Marcelo, bardzo potrzebujesz spokoju. Zasługujesz na niego, Marcelo. Dobrze, Almu. Zrobimy tak, jak pani chce. W porządku. Jeśli chcesz coś robić, możesz pracować w przedsiębiorstwie Magdy. Jesteś mężem jej córki. Almu, sam już nie wiem, kim jestem. Sandra mnie wygoniła. Powiedziała, że nie chce mnie więcej widzieć, bo mnie już nie kocha. Wciąż pyta o Germana. Jest w nim zakochana. Co tu kryć? German powiedział, że ona przechodzi niezwykle trudny psychologicznie moment. Musimy być silni i pomóc jej to przezwyciężyć. Ryzykując nawet, że ona nas znienawidzi. Almo, posłuchaj. Nie powinna się pani aż tak poświęcać. Rezygnować dla córki ze wszystkiego, nawet z miłości do Fernando, która mogłaby panią uszczęśliwić. Nie, Marcelo. Nie zrezygnowałam. Czekam tylko, aż Sandra wyzdrowieje. Ona musi wyzdrowieć. Bóg już raz ją uratował. Nie porzuci chyba w połowie swojego dzieła. A kiedy ona będzie już zdrowa, wtedy ja na pewno pobiegnę do Fernando i na pewno z nim będę. Bo wszyscy mamy prawo do przeżywania miłości. Wiesz co, Gardelito? Ja też pracowałem jako dziecko, tak jak ty. To pan? Tak. Nie wierzę. Dziecko nie może być lekarzem. To prawda. Nie byłem lekarzem. W twoim wieku wykonywałem różne zadania dla mojego ojca. On miał sklep. Więc pan też jeździł na rowerze z paczkami. Jako chłopak na posyłki. Znaleźliśmy więc coś, co nas łączy. Tak, żyłem na ulicy. A poza tym lubię tango. Tak? Tak. Naprawdę? A co w tym dziwnego? Posłuchaj, zaśpiewasz coś dla mnie, zanim Adela nie przyjdzie? Pan doktor chce posłuchać piosenki. Dobrze. Zaśpiewam jedną. Niech będzie. Dziękuję. Monza! E ante l'insulto callaste, Maula, che cobarde te achicaste, Maula, que solo te crees valiente, cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer. Ah, sei arrivata. Już jesteś. Śpiewałem tango panu doktorowi.
taki drobiazg, żeby nam czas szybciej zleciał. To on mnie namówił. Nie, nie i nie. Graciela, poczekaj, nie bądź głupia. To były tylko wielbicielki. Moi producenci oblepili całe miasto okładką mojej płyty. Sama wiesz, jak to jest. Nie wiem, jak to jest. Może mi wytłumaczysz, co oznaczają te porywy uczuć? One cię całowały, Danielu, widziałam to. Ty też je całowałeś. Graciela, one to robią ze wszystkimi piosenkarzami. Pokazują w ten sposób, że występ im się podobał. Niewątpliwie. Graciela, miałem na myśli, że podobał im się piosenkarz. Ale całuje mężczyzna. Graciela, one nic nie wiedzą o mężczyźnie. Myślę, że ten ktoś, tak ubrany, wyperfumowany, z przyklejonym uwodzicielskim uśmieszkiem, to mężczyzna. Ale to nieprawda. O piosenkarzu można marzyć, ale nie da się z nim żyć. Moje życie, jeśli nie zmieniłaś zdania, chcę przeżyć z tobą. To ciebie kocham. Dość się natrudziłem, żeby cię zdobyć. Właśnie dlatego, że nasza miłość tyle nas kosztowała, ja wciąż żyję w lęku. Twoja kariera mnie przeraża, rozumiesz? Posłuchaj, nie chcę, żeby tak było. Kocham tę pracę. Taki wybrałem zawód. A ty, jako moja towarzyszka, powinnaś mnie wspierać i rozumieć. Bo ja cię kocham. Nie mówię tego od tak sobie. Jesteś moim życiem. Całym życiem. Panie Alvarez, jeśli wezwał mnie pana w sprawie Maxa, to traci pan swój cenny czas. Nie widziałam go od czasu, kiedy pokłóciliście się w lokalu i nic mi o nim nie wiadomo. Myślałam nawet, że to pan mi coś powie, nie wiem, co stało się z tym chłopcem. Ale może mogę sobie to wyobrazić. Opowiadał ci coś, prawda? Stanowiłem dla niego przykład. Byłem wujem chcącym za wszelką cenę stać się bogatym. Protekcje, walki z innymi, wyrzeczenie się wszelkich wartości. To droga do szybkiego i bezproblemowego sukcesu, na której przy okazji depcze się innych. Czego więc można oczekiwać? Oczekiwać? Niczego. Ja niczego od niego nie chciałam. Próbowałam go tylko zrozumieć i pomóc mu zrozumieć samego siebie. Ale to prawda. Ja nie mam nieczystego sumienia, tak jak pan. Niczego sobie nie wyrzucam. Natomiast pan czuje się winny wobec siostry. Gdybym tak spotkał, kiedy byłem w wieku Maxa. Wiesz, co teraz zrobię? Posłucham twojej rady. Postaram się go zrozumieć i pomóc mu zrozumieć siebie. Ale w tym celu muszę się z nim zobaczyć. Więc jeśli go spotkasz, daj mi znać. On wróci, mam nadzieję. Jeśli nie, to jego strata. Dziękuję. Mam nowinę. Wydawca był pod takim wrażeniem pierwszych przymiarek do mojej książki, że chce ze mną podpisać umowę bez czytania całości. Oczywiście. To będzie świetna powieść. Taka ważna. Książka powinna tłumaczyć ludziom jakąś cząstkę rzeczywistości, jeśli ma być sztuką. A twoja książka mówi o namiętności wspólnej wszystkim ludziom. Mówię o władzy i o miłości. Wiesz, chciałbym ci podziękować. Wiele mi pomogłaś, Raquel. Bez ciebie nie mógłbym skończyć tej powieści. Naprawdę. Dziękuję, ale to nie zupełnie prawda. Każdy robi to, co musi. Ale dziękuję ci za awans. Z gospodyni stałam się doradczynią pisarza. Zapominasz o ważniejszym awansie. Na żonę. Przepraszam? To dla pani. Spójrz, biała róża. Kto ci ją dał? Mów. Nie wiem, mów. Jakiś pan podszedł do Lady i powiedział, że... Przepraszam.
Wszystko na nic, Arturze. Mówię ci, on dotrzyma swojej obietnicy. Wiem o tym. Gardelito, dosyć. Witaj. Rolo, jak się masz? Akurat wychodzę. Nie szkodzi. Idziesz na próbę? Właśnie. Nie mogę w to uwierzyć. Oni są tak mną zachwyceni, że zamiast dać mi parę minut na koniec jakiegoś programu, organizują mi mój własny show. Co o tym myślisz? Brawo, ale uważaj. To ma dwie strony. Poczekaj trochę, sam się przekonasz. Co się z tobą dzieje? Wciąż prawisz kazania. A jeszcze w tym wypadku... To prawda, Danielu, masz rację. Zachowuje się jak rodzic, który sobie poużywał, a potem prawi kazanie swoim dzieciom. A propos siostrzeńców, wiesz coś o Maxim? Widziałeś go? Tu go nie było. Nie pytam, czy tu przychodzi, tylko czy go widziałeś, czy masz jakieś wiadomości. Rolo. Maxi jest moim przyjacielem. Nie mogłem mu nie pomóc w opałach. Wiem, gdzie jest, ale nie mogę ci powiedzieć. Nie zdradziłbym przyjaciela. On nie chce cię widzieć. Zrozum. Wstrząśnięty. Rolo. A może zajrzał na salę. Gdy tracimy jakąś szansę, zawsze znajdzie się ktoś, kto z niej skorzysta. Zapamiętaj sobie moje słowa. Od dawna się tak nie bawiłam. A nie. Dziękuję ci, Adelo. Nie, to ja dziękuję tobie. Chyba potrzebna jest kąpiel, co? Potem coś zjesz i do łóżka. Nareszcie. W końcu wróciliście. Przecież wiesz, że masz chorą matkę. Nie możesz zostawiać mnie samej w tym domu na tak długo. Po tym wszystkim, co przeszłyśmy.
Cały czas żyję w strachu, Adelo. Czego ty ode mnie chcesz? Czego ty chcesz od biednej, schorowanej staruszki? Czy ja mam umrzeć z bólu? Koniec wesołości, nadszedł czas na kazanie. Daj spokój, sam widzisz. Broń go, broń, potem będziesz żałować. Dobranoc. Połóżmy się już, dobrze? Chwileczkę. Nie pożegnasz się z Germanem? Cześć. Gardelito mnie nie znosi. Jest zazdrosny. Trzeba dać czasowi czas. A twoja matka? Co mogę zrobić, aby ją sobie zjednać? Opracowanie wersji polskiej Studio Eurocom. Tekst Joanna Krukowska. Czytał Daniel Załęcki. Vivere qualche maniera.